Na całym świecie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem zbliża się do 7 milionów, zmarło blisko 400 tysięcy osób. Sytuacja epidemiologiczna w Europie stopniowo się poprawia, nie można tego powiedzieć o innych częściach świata. Zgłoszono ponad 136 tysięcy przypadków, najwięcej jak dotąd w ciągu jednego dnia. Prawie 75% tych przypadków pochodzi z 10 krajów, głównie z obu Ameryk i Azji Południowej. Dla przykładu w Meksyku tylko wczoraj odnotowano 3000 tysiące nowych przypadków zakażenia COVID-19. Wielka Brytania jest drugim państwem świata zaraz po USA, gdzie liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 40 tysięcy osób. W ciągu ostatniej doby zmarło 55 kolejnych. To najmniej od 22 marca. Nie odnotowano żadnych zgonów w londyńskich szpitalach, co jest prawdziwym kamieniem milowym dla stolicy, która oczywiście we wczesnych stadiach tej pandemii stanęła w obliczu największego szczytu. Wczoraj nie odnotowaliśmy żadnych zgonów w Szkocji, co jest też bardzo pozytywną wiadomością dla nas wszystkich. Tysiące nowych infekcji codziennie zgłasza Rosja. W sumie odnotowano ich już ponad 460 tysięcy. Na tę chwilę to trzeci wynik na całym świecie. Liczba zgonów zbliża się tam do 6 tysięcy. Jak przekonują władze kraju, sytuacja z tygodnia na tydzień jest jednak coraz lepsza. Moskwa planuje stopniowy powrót do normalności. Wszystkie ograniczenie przy usłowie zachowanie epidemiologicznej bezpieczeństwa. Z użyciem sanitarnych miar w iunie będą usunięte. Już zjutego dnia, 9 iunia, odmieniająca... cyfrowe harmonogram bezpłatnych spacerów również zostanie anulowany. W miejscu z nimi się i grafik progulok. Od dziś swoją pracę mogą wznowić między innymi fryzjerzy, salony piękności, studia fotograficzne i weterynarze. Wczoraj Komisja Europejska poinformowała o tym, że na walkę z pandemią koronawirusa przyznała prawie 166 milionów euro 36 innowacyjnym przedsiębiorstwom. Unia Europejska deklaruje także dodatkowe 148 milionów euro dla firm na wsparcie planu odbudowy gospodarczej.